Zastanawiałem się, co tutaj jest. Okazuje się, że basen. Tutaj mamy jakieś garaże. Zobaczymy jeszcze, co znajduje się w garażu. Jeden garaż całkowicie pusty. Szyby, okno, a tutaj już nic. Ale mamy jeszcze jeden garaż. Tutaj też nic nie widzę ciekawego. Tuż obok jest dom. Zaraz sprawdzimy, czy wygląda tak samo jak cała reszta. Oby nie. Liczę, że tutaj będzie troszkę lepiej. Okolica jest bardzo ładna. Ale czy coś zostało więcej niż tylko ruiny? Dowiemy się o tym za chwilę. To jest chyba cały czas ta sama posiadłość. Czyżby tutaj był jakiś pub? Chyba tak. Być może ktoś tu prowadził jakąś działalność, najprawdopodobniej pub. A tutaj dopiero jest dom. Aha. Wiemy. Teraz dopiero dochodzimy do domu. Tylko gdzie tu jest wejście? Być może tutaj. Droga prowadzi tędy. Jest tutaj jakieś okno otwarte. Raczej futryna wyrwana. O kurde. Kiedyś musiało tu wyglądać naprawdę fajnie, ale widzę, że w tej chwili jest już troszkę rozszabrowany, a raczej w całości. Zobaczcie, jaki kominek. Willa znajduje się przy samej drodze, dlatego wygląda jak wygląda. Każdy, kto tędy przejeżdżał, mógł się zatrzymać na chwilę i zobaczyć, co tu jest. Jeżeli byli normalni, to nagrali kilka ujęć lub zrobili zdjęcia. No a jeżeli byli to idioci, to niestety wszystko rozwalili. Widzę, że jest tutaj samochód. Co to jest? Jakiś Opel, chyba Astra. Tak, Opel. No może to być Astra. W środku niczego nie brakuje. Ktoś chyba próbował wyjąć oryginalne radio, zobaczcie. Ale mu się nie udało. Wejście do góry.
Idziemy zobaczyć. Aha, to jest dalsza część. Nie, to samo. Dobra, zejdziemy na dół. No, Opel fajny, Opel fajny. I widać, że zadbany jeszcze. Nie jest nigdzie porozwalany. A tutaj co? Być może tu ktoś pomieszkiwał. O kurde, zobaczcie jaki stary sprzęt. Zobaczcie jaki stary sprzęt fryzjerski. Nie wiem czy to było do suszenia włosów, czy do robienia trwałej. Kobiety, powiedzcie, ale raczej chyba do trwałej to było, z tego co pamiętam. To nawet chyba moja mama korzystała z czegoś takiego. Tu nie ma nic. O, tutaj był warsztat. Wszystko pozabierali. Co miało jakąkolwiek wartość, zmieniło właściciela. Zgadza się. A tutaj co? Wyjście chyba na zewnątrz. Myślałem, że będzie coś więcej, bo willa z daleka wyglądała całkiem ciekawie. Byłem pewien, że znajdziemy tutaj coś fajnego. Okazuje się, że już wszystko rozkradli. Tu został jakiś serwis jeszcze. Kilka szklanek. Zresztą całe worki wypełnione szklankami. Chyba będziemy stąd wychodzić. Wyglądało na to, że będzie tutaj całkiem fajna eksploracja, ale okazało się, że jest pusto w środku.